Za to mi płacą, żebym rozbierała uzbrojone... Wybaczka! Nie przejmuj się. Wątpię, żeby te narzędzia wytrzymały do końca zmiany. Na górze! Drabina przepadła. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Natychmiast opuść tę barkę. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. Spokojnie! Tylko przechodzę! Pośpieszcie się! Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem! Prawie czuję smak tych kredytów! To dopiero będzie noc! Kończmy tę robotę! To lekkomyślność! Witam! Ciebie też! Tylko się nie zabij! Taki jest plan! Brzmi jak szczury złomowe. Ohyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. Hej, Karl! Spotkamy się przy klamrach. W porządku. Zaraz tam będę. Się wziąłeś. Skąd ty się tu wzięłaś?
Szybciej! Musimy skończyć, zanim zaczną ciąć to skrzydło. Karl! Musisz użyć dźwigni tam na dole! Zrobione! Teraz ty! Chwila! W porządku, klamra zabezpieczona! Żyjesz? Wszystko gra! Narobiłeś mi strachu! Już! Chwila! Zajmę się tym! Gotowe! Wracaj na górę! Chodź no tutaj. Myśliwiec Jedi. Ale znalezisko. Prawdziwa żyła złota. Ten wrak leżał tu ze 4 lata? 5. Ha. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Ci Jedi. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za Republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chce się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie! Poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie, jakbym mówił do ściany. Dobra, musimy iść, dawaj. Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? Co? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj mi. Ale ja je znam te opowieści. No, słyszałem, są nagrody za takie... Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. Trzymasz się? Tak. A ty? Tak. Karl. Pracujemy już trochę razem.
Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Ja nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Narsada. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy.